Dziękuję bardzo za wprowadzenie. Witam wszystkich Państwa. Bardzo miło mi zobaczyć całą salę wypełnioną. Wiem, że Państwo opowiadali sobie o, tutaj mam coś przy, o herbie jako wyznaczniku kultury Zachodu. No to proszę Państwa, dzisiaj jako wyznaczniku kultury Zachodu, wyznaczniku w bardzo takim pojemnym rozumieniu, oczywiście i wyznacznik wizualny, ale szerzej i kulturowy, też i z pewnymi odniesieniami literackimi, o których sobie powiemy, oczywiście w bardzo taki no, uproszczony sposób, bo proszę Państwa, heraldyka, sprawa herbów, to jest temat na wielodniowe wykłady i seminaria. Trudno zatem wszystko pomieścić w jednym krótkim wystąpieniu, ale spróbujemy kilka spraw tutaj nakreślić. Przede wszystkim, proszę Państwa, może rozpocznijmy od takiego banalnego stwierdzenia, że herb jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych znaków kultury europejskiej. I to, proszę Państwa, nie tylko tej kultury średniowiecznej, bo często te herby nam się z kulturą średniowieczną kojarzą, ale w ogóle kultury europejskiej od średniowiecza aż właściwie do współczesności. I zrobię tutaj taką dygresję, że nie będę opowiadał tylko o średniowieczu, ale z pewnymi wycieczkami do czasów nowożytnych czy nawet współczesnych. Herb zrodził się w kręgu średniowiecznej kultury rycerskiej, ale oczywiście szybko opanował inne rycerskie, chociaż te społeczne wychodziły poza ten obszar militarny, gdzie narodził, bo kultura rycerska ona właśnie herby. Bezbłędnie rozpoznajemy herby, jeśli się z nimi zetkniemy, dlatego że są to znaki dość charakterystycznie zbudowane i poznajemy je po tych elementach takich stałych, które tworzą ten znak. Do tych elementów, proszę Państwa, tych zupełnie podstawowych należą elementy. Godło, czyli ten rysunek, ten znak graficzny, który kładziony jest w tarczy, właśnie tarcza jako drugi element. I elementem trzecim są, proszę Państwa, barwy. Bo nam się czasami wydaje, że herb to jest właśnie rysunek w tarczy, ale on jeszcze jest pobarwiony. I zawsze taki od początku był, nawet wtedy, jeżeli stykamy się z takimi, powiedzmy, bezbarwnymi wyobrażeniami heraldycznymi. Tak? Bo jeśli zobaczymy odkuty w kamieniu, czy wybity na monecie, czy odciśnięty na pieczęci, no to będzie miał kolorystykę tego materiału, który został wykonany, ale gdzieś tam w tyle trzeba pamiętać, że on jest, ten znak jest pobarwiony, tak? Że i godło, i tarcza mają swoje barwy. W średniowieczu, proszę Państwa, kiedy herby powstały, wytworzono taki zespół barw, którymi się posługiwano, budując te znaki. I to było bardzo dobrze przemyślane, ponieważ sposób, w jaki stosowano te barwy, pozwalał na widzialność tych znaków, czyli herbów. I tutaj średniowiecze stosowało cztery kolory: czerwień, błękit, czyli niebieski, zieleń i czerń. Potem jeszcze doszedł fiolet. W czasach nowożytnych jeszcze tam się pojawiały kolejne kolory. Dwa metale, tak zwane metale, czyli złoto i srebro, które w bardzo wielu wyobrażeniach są zastępowane po prostu bielą i żółcią. I do tego jeszcze futra, które
również stosowano jakieś popielice, gronostaje, które również budowały ten znak. Godło zawsze jest, proszę Państwa, wystylizowane w odpowiedni sposób, bo kiedy herby się narodziły, zrodziły się także pewne zasady komponowania tych znaków, więc godło, jeżeli widzimy w tarczach, zawsze są położone centralnie, są w jakiś sposób uproszczone, schematyczne, mają swoje określone położenie i tak dalej. I tych kilka podstawowych zasad zostało określonych już w średniowieczu. A co do kolorystyki, proszę Państwa, to stosowano zasadę taką. Jeśli godło jest w jakiejś barwie, to tarcza była z metalu, jest albo biała, albo żółta. I odwrotnie, jeśli jakieś wyobrażenie, czyli godło, jest białe, żółte, czyli jest srebrne albo złote, to tarcza była. I to pozwalało na dobry odbiór tych znaków. Te znaki, proszę Państwa, czasem oczywiście obrastały jeszcze pewnymi dodatkowymi elementami, choć powiedzmy jasno, że to, co jest podstawą i co jest konieczne do tego, żebyśmy mówili o herbie, to jest właśnie tarcza, godło i odpowiednie barwy. Ale jak tutaj Państwo już widzicie, w wyobrażeniach pojawiają się jakieś dodatkowe elementy. Nad herbami rycerskimi pojawiły się wizerunki hełmów, pojawiły się labry, pojawiły się klejnoty, czyli takie wyobrażenia, tak jak tutaj na tym herbie nad koroną wizerunek głowy strusia, tak? To jest, czy nad tymi innymi herbami, widzicie Państwo jakieś rogi, jakieś orły, jakieś gwiazdy. To były takie znaki dodatkowe, które umieszczano na hełmie, a one mogły albo odzwierciedlać to, co było na tarczy, albo mogły być zupełnie inne. Pojawiały się jeszcze w heraldyce różne dodatkowe elementy. Oprócz hełmu i labrów, czyli takiej chusty ozdobnie pokazywanej, pojawiały się oznaki godnościowe, pojawiały się korony rangowe, które oznaczały no, rangę społeczną właściciela herbów. Mogły się pojawiać, proszę Państwa, tak jak na tych tutaj widocznych miniaturach, na przykład ordery, jeżeli właściciel herbu taki order posiadał. Tutaj widzicie Państwo wokół tarczy takiego zielonego smoka w taki okrąg, to jest właśnie symbol jednego z orderów. Tutaj łańcuch orderowy, który wokół tarczy herbowej jest widoczny. Proszę Państwa, te nakrycia głowy, rangowe nakrycia głowy pojawiały się w różnych sferach heraldycznych, bo to nie tylko w heraldyce rycerskiej, ale choć przede wszystkim w heraldyce państwowej, w heraldyce królewskiej, książęcej, ale na przykład także w heraldyce miejskiej. To są późne XIX-wieczne przykłady, czy z początku XX wieku, kiedy na przykład w niektórych krajach w heraldyce miejskiej nad herbami miast pojawiają się tak zwane korony murowane, korona muralis, taki element, który pokazywał rangę, wielkość miasta. Tak? W zależności od tego, jak ta korona wyglądała, cały zespół takich koron był, to widz, który oglądał herb danego miasta, wiedział, z jakiej rangi miastem ma do czynienia. Oczywiście były też, proszę Państwa, wszelkiego rodzaju. O, tutaj
Japonia, na przykład otrzymali, bo to był duński order, który otrzymali na przykład królowie Sascy, płaszcze i namioty, więc takie dodatkowe elementy, na których eksponowano tarczę herbową. Oczywiście, proszę Państwa, te wszystkie elementy, one rozwijały się w czasie. To nie było tak, że w momencie, kiedy herby powstały, to już te wszystkie elementy stosowano. One się pojawiały w różnym czasie. Dotyczyły różnych obszarów heraldyki, bo heraldyka była bardzo, bardzo bogata, o czym zaraz powiemy. Dotyczyła wielu obszarów społecznych, więc w różnych miejscach, w różnych obszarach, ale też w różnych krajach stosowano różne zasady i takie elementy się pojawiały. Rozpoznajemy dość łatwo herby w budowie. Zwykle dość niewiele umiemy powiedzieć o ich pochodzeniu. Te historyczne herbów dość szybko rozmyły się w zbrodni mniejszych. Proszę Państwa, w literaturze no, takiej w dawnych wiekach uczonej, a potem już w XIX, XX wieku w literaturze naukowej byśmy powiedzieli, początków herbów. Oczywiście tam mieszała się i wiedza potoczna z wiedzą uczoną, ale te początki były dalekie od naszych wyobrażeń naukowych. W dawnych dziełach poświęconych heraldyce pojawiają się nawet fantastyczne, proszę Państwa, opowieści upatrujące wynalazcy herbu, bo szukano wynalazcy herbu, czyli tego, kto, od którego jakby używanie i stosowanie herbów się rozpoczęło. I wśród takich postaci wskazywano i postaci biblijne, i historyczne: Adama, Noego, króla Dawida, Aleksandra Macedońskiego, Cezara czy króla Artura. Tutaj Państwo macie takie wyobrażenia, które pochodzą z portugalskiego herbarza z początku XIX wieku, które pokazują państwa Juliusza Cezara i Karola Wielkiego. I jak Państwo widzicie, oni tutaj mają hełm, labry, no, znak jest. My dziś wiemy, że w czasach herbów w ogóle nie było takich znaków, ale tak uważano. Te poglądy dość szybko zarzucono, jeszcze w czasach nowożytnych, ale dopiero, proszę Państwa, w końcu XIX i na początku XX wieku odesłano do lamusa te poglądy, które łączyły powstanie herbów ze starożytnymi znakami greckimi, ze znakami skandynawskiego albo z światem wschodnim, czyli z Bizancjum i światem muzułmańskim, bo też takie poglądy były, że pojawiły się w Europie na skutek wypraw krzyżowych. Jak tam turystwo sobie ruszyło na Bliski Wschód, to tam zetknęło się z herbami i te herby jakby tej Europy przyniosło. Okazało się potem po historycznych badaniach, że to nie jest prawda, bo tam się herby również pojawiają, ale później turnie do tych herbów pojawiły się w Europie. Naukowa heraldyka, proszę Państwa, łączy powstanie herbów z wielowątkowymi, bo to trzeba uznać z dniami, jak pojawiają się, jak zaszły w społeczeństwach zachodnioeuropejskich w XI i XII wieku. Przede wszystkim z racji pierwotno-militarnego charakteru herbów, bo były to znaki, które pojawiły się na tarczach rycerskich, zwracano uwagę na wszelkie zmiany, które powstawały w rycerstwie. Oporządzeniu. Koniec, czy no powiedzmy koniec XI wieku, wiek XII, ten rycerz i to jego oporządzenie się zmienia. Przede wszystkim zwracano uwagę na to, że no, pojawiają się te kaptury kolce, że zabudowuje się hełm, coraz mniej twarzy widać, w związku z czym była taka potrzeba, żeby ten rycerz jakoś się zidentyfikował na tym polu walki, w związku z tym pojawiają się pewne znaki
na jego tarczy. Ale to nie jest jakby jedyna kwestia, którą warto tutaj podnieść. Proszę Państwa, w słynnej oponie z Bajo wykonanej około 1880 roku, czyli z XIX wieku, to jest ten opowieść o podboju Anglii. Pojawiają się już rycerze na tarczach, których widzimy, o takie znaki geometryczne, ale właśnie jakieś postacie, jakieś zwierzęta. W każdym razie coś na tych tarczach zaczyna się dziać, ale to nie jest jeszcze, w tym znaczeniu, które my nadajemy temu znakowi. Ale już, proszę Państwa, ta moda na znakowanie, tarcz pojawiała. Ta moda w wieku XII zaczyna podlegać pewnym właśnie technicznym regułom, zaczyna być kodyfikowany od tych znaków, które kładzie się na tarczach i mniej więcej, jak przyjmuję w połowie XII wieku, możemy już mówić o tym, że wykształciły się herby. Bardzo często jako taki najstarszy znany nam przykład hrabiego Andegaveni i Gottfrieda Plantageneta, który widnieje na jego kopiowanej płycie nagrobnej, datowanej mniej więcej na 1160 rok. Można więc przyjąć, że już właśnie tak w połowie XII wieku herby się wytwarzają. Ale jak zauważył, proszę Państwa, słynny badacz heraldyki francuskiej, nie tylko francuskiej, Michel Pastoreau, herby nie narodziły się z niczego. Tak, one nie wzięły się, proszę Państwa, z powietrza. Są wynikiem skomplikowanego i rozciągniętego w czasie procesu łączenia w jeden znak różnych funkcjonujących elementów i zwyczajów emblematycznych. Pewne jest to, proszę Państwa, że proces nie dokonał się jednorazowy i nie dokonał się w jednym roku. Uważa się, że jednocześnie pojawiły się te tendencje tworzenia tych znaków na obszarze między Warą i w południowej Anglii, w Szkocji, w Szwajcarii i w północnej Italii. I to z terenów herby rozprzestrzeniają się na całą Europę, ale to też nie jest jakiś taki proces, do którego my dziś jesteśmy przyzwyczajeni, że coś się dzieje i tutaj środki przekazu powodują, że pół roku cała Europa posługuje się tym samym. To wszystko miało swoją dynamikę, swój czas, swoje konteksty społeczne i wytwarzały się tutaj bardzo różne sytuacje. Francuski badacz, czyli ten właśnie przywołany tutaj przeze mnie Michel Pastoreau, uważał, że proszę Państwa, można, mówiąc o kształtowaniu się herbów, wyróżnić takie trzy fazy. Pierwsza to była faza, kiedy one zaczynają powstawać, czyli między 1120 a 1130 rokiem. Potem faza pojawiania się, czyli najpierw powstanie, potem pojawianie się, ale jeszcze nie masowe. W latach gdzieś między 1120-30 a 1160-70 i faza rozprzestrzeniania się herbów, czyli lata 1170-1230. Czyli możemy powiedzieć, że koniec XII wieku, początek XIII wieku, herby są już właściwie zjawiskiem masowym. Zaczęto wówczas wykorzystywać, łączyć, kodyfikować w jeden spójny społecznie i technicznie system istniejące już wcześniej tradycje emblematyczne. Sięgano po znaki charakterystyczne, indywidualne, rodowe,
terytorialne, znaki lenne, a przede wszystkim w związku z tym ewoluującym wyposażeniem rycerskim. Ale proszę Państwa, nie tylko zobaczymy no, to, co widać na miniaturach, nie tylko te herby zaczynają pojawiać się na tarczach rycerskich, ale proszę Państwa, zaczynają się pojawiać także na przykład na kropieżach końskich, na tunikach rycerskich, zaczynają żyć własnym życiem, tak, i pojawiać się też w innych miejscach poza tarczą herbową. Zrazu oczywiście w tym kręgu wojny, tak, i ludzi wojny, czyli rycerzy, feudałów, oczywiście ich władców, ale potem bardzo szybko te herby rozprzestrzeniają się dalej. Początkowo, proszę Państwa, co widać jeszcze, no, choćby na tej miniaturze, herby, tarcze herbowe mają taki kształt migdałowaty. Widać to zresztą też na tej tkaninie, która opowiada o podboju Anglii. Potem te tarcze robią się mniejsze, bardziej takie w trójkącie wpisane, i tak taki rodzaj tarczy będzie charakterystyczny w średniowieczu. Potem te tarcze będą też przybierały zupełnie różne kształty, takie jak tutaj widzimy, i potem w czasach nowożytnych będą zamieniane też na kartusze, bo już te tarcze oczywiście z pola walki zostaną w dużym stopniu wyeliminowane, więc będzie w różnych funkcjonował. O, tutaj mamy taką miniaturę, która pokazuje nam naszego śląskiego Henryka Probusa. I jak Państwo widzicie, nie tylko ten czarny orzeł z przepaską srebrną jest na jego tarczy, ale także na końskim kropieżu, także jako klejnot na jego hełmie. Herby pojawiały się także na broni. No, tutaj oczywiście taka, być może nie na tej broni najbardziej powszechnie wykorzystywanej na polu walki, ale już na przykład na wielu egzemplarzach takich, byśmy powiedzieli, o charakterze ceremonialnym, na przykład czy uroczystym, tam się herby pojawiają. To oczywiście nasz szczerbiec z tą tarczą z orłem białym, chociaż tu od razu trzeba powiedzieć, że ta tarcza z orłem białym trafiła tutaj wtórnie, bo ona pierwotnie, jak się przyjmuje w literaturze, była na podstawie tego miecza, ale pochwy już nie mamy i ktoś przeniósł tutaj tą tarczę na sam miecz. Proszę Państwa, to, do czego się odwoływano, tworząc i kodyfikując właśnie te godła herbowe i wygląd herbu, jak płynęło z różnych źródeł. Wykorzystywano wyobrażenia na monetach, które były, wyobrażenia na pieczęciach, które się w XI wieku rozpowszechniają. Ale też, proszę Państwa, dla tworzenia się herbów niezwykle istotna były chorągwie, czy wszelkiego rodzaju weksylia, czyli te rzeczy, którymi posługiwano się między innymi także na polu walki, które, proszę Państwa, były barwione, bo wyobrażenia na pieczęciach czy na monetach przynosiły pewne kształty, pewne motywy. Natomiast te wyobrażenia na sztandarach, chorągwiach, one przynosiły motywy geometryczne, które pojawiały się potem w tarczach herbowych, na herbach, ale także przynosiły ten element barwny. I tutaj tą barwę heraldyka w dużym stopniu zawdzięcza właśnie tej sferze.
mówiłem, 1220-30 szlachta w Europie Zachodniej już masowo używała herbów. Sięgali po nie, czy przynajmniej po nie sięgać także przedstawiciele innych grup społecznych. I proszę Państwa, tutaj bardzo, bardzo ciekawie to wszystko wygląda, bo nam się też często, szczególnie z polskiego, gdzie herb był bardzo mocno w swojej historii kojarzony ze stanem szlacheckim, nam się wydaje, że to jest taki wyznacznik stanu szlacheckiego, czyli te początki, wyznacznik stanu rycerskiego. Owszem, tak, ale proszę Państwa, bardzo szybko także nie rycerze sięgali, czyli nie szlachta sięgała po tego rodzaju znaki. Okazało się, że te znaki są no, i nośne, i interesujące, i ciekawe, i zaspokajające pewne potrzeby społeczne. Więc nagle się okazuje, że te znaki rozlewają się właściwie po całym społeczeństwie. Zachodnioeuropejscy badacze szacują, proszę Państwa, że no, gdzieś tam w średniowieczu mieliśmy w Europie Zachodniej około 1 000 000 herbów, to połowa z tych herbów to były herby nierycerskie, były herby innych grup, innych osób, a nie rycerzy i szlachta. Właściwie każdy człowiek, każda rodzina, grupa, wspólnota mogła przyjąć sobie herb i się tym herbem posługiwać. Oczywiście szło to tak, jak zwykle w społeczeństwie średniowiecznym, feudalnym, od góry do dołu, byśmy powiedzieli, czyli od władców, arystokratów i rycerstwa, poprzez szersze kręgi. Około 1180 roku po herby sięgają kobiety. Przecież walki nie miały nic wspólnego, ale zaczynają również herby używać. Pojawiają się, proszę Państwa, herby w miastach i mieszkańcy miast, znaczy herby miejskie jako pewnej przestrzeni i organizacji prawnej, ale także herby osób mieszkających w miastach, czyli herby mieszkańskie. Tu późniejsze rzeczy, herby Gdańska, Torunia, na tej u dołu najstarszy znany herb pod dwoma skrzyżowanymi kluczami. To przykłady, proszę Państwa, herbów miejskich, znaczy herbów mieszczańskich i to polskich, bo to przykłady gdańskie, oczywiście już nowożytne, nie średniowieczne, ale tak jak mówiłem, będę tutaj odwoływał się i przeplatał i pokazywał Państwu także przykłady spoza średniowiecza. Herby sięgają chłopi, na przykład w Normandii, Flandrii czy południowej Anglii, gdzieś tam w Portugalii, w niektórych rejonach Niemiec. I takie herby, proszę Państwa, możemy zobaczyć, choć po prawej stronie, jak Państwo widzicie, jest takie odniesienie się do heraldyki chłopskiej, oczywiście byśmy powiedzieli w sposób dość przewrotny, bo pokazuje tutaj w herbie postać góry nogami, a w klejnocie kobietę ujeżdżającą pewnie swojego chłopskiego męża. Więc naigrywano się także z tych herbów chłopskich, bowiem no, w czasach nowożytnych bardzo często te herby zaczynały być, przynajmniej w niektórych rejonach Europy, przypisywane jednak do tych warstw przywilejowanych. Kościół, proszę Państwa, po herby sięgają także urzędy, sądy, a Kościół początkowo był nieufny. Bo Kościół był nieufny wobec znaków, które pojawiły się ze sfery świeckiej, więc tak początkowo i Kościół instytucjonalny, i przedstawiciele Kościoła właściwie z herbów nie korzystali, ale to nie trwało, proszę Państwa, to nie trwało długo, ponieważ no, waga, rola tych znaków i ich potencjał był taki,
że i Kościół sięgnął po te znaki. Najpierw oczywiście znowu taka piramida społeczna, więc ci najwyżsi duchowni, biskupi, arcybiskupi, ale potem i niższe duchowieństwo zaczyna sięgać po te herby, zaczynają sięgać po te herby, zakony zaczynają sięgać po herby i możemy takie przykłady oglądać. Tu widzicie Państwo herby właśnie biskupów czy arcybiskupów, nad którymi pojawiają się takie charakterystyczne elementy, infuły, pastorały, które jakby informowały o tym, że herb jest i należy do osoby duchownej. Ale widzicie Państwo tam też u góry obok infuły widzicie i hełm z labrami i z klejnotem, ponieważ niektórzy hierarchowie kościelni byli także udzielnymi władcami, tak? Mieli jakieś swoje księstwa, więc oprócz tej władzy duchownej sprawowali także władzę świecką, co w heraldyce potem się pojawiało. Oczywiście tutaj mamy, proszę Państwa, przykłady pieczęci, na których widzimy herby właśnie hierarchów kościelnych. Tutaj już też późniejsze rzeczy. W czasach nowożytnych pojawił się, Kościół wypracował nawet cały taki system oznaczania różnych godności kościelnych za pomocą kapelusza heraldycznego i chwostów, czyli takich tych pomponów wiszących z boku. Ich liczba i kolor plus kolor kapelusza oznaczały różne dostojeństwa w kościele. Także to był bardzo ciekawy system w czasach nowożytnych wypracowany przez Kościół. I tutaj Państwo widzicie takie przykłady. Kapelusz tak z pięknie ozdobnie zwiniętymi sznurami i po bokach wiszące chwosty po sześć. Mogło być ich po 10, a mogło być nawet po 15 z boku. Mogły być po 3, a mógł być tylko po jednym dla na przykład prostego proboszcza. Więc wszystkie godności można było określić ilością tych chwostów i kolorem chwostów i kapelusza. Bardzo, bardzo ciekawa sprawa. Oczywiście przy herbach właśnie dostojników kościelnych pojawiają się oprócz infu, pojawiają się także pastorały, czy na przykład którzy arcybiskupie, tak jak tutaj w tym wypadku. No i oczywiście heraldyka papieska też, bo to też kościelna, ale jednocześnie papież jest przecież w pewnym sensie władcą. I tutaj mamy tą trójelementową tiarę papieską i klucze świętego Piotra za tarczą herbową. I wiemy już po tych znakach, że mamy do czynienia z herbem papieskim. Państwa, o, tutaj przykłady herbów kapitu kościelnych. To po lewej stronie to pieczęć kapituły gnieźnieńskiej, która wyobrażała świętego Wojciecha. Zobaczcie Państwo, pod stopami świętego Wojciecha jest taka tarcza z trzema liliami. Ją lepiej widać na drugiej pieczęci, późniejszej znacznie, ale to jest właśnie herb kapituły, tak? Czyli kapituła też. A to przykłady herbów klasztornych. Widzicie Państwo po swojej lewej herb pastwa na Śląsku cysterskiego, a po prawej herb opactwa benedyktynów w Lubiniu, w Wielkopolsce. No to takie krótkie i szybkie przykłady. Proszę Państwa, rozprzestrzenianie się o swoją dynamikę. Do Polski one trafiły nieco później, znacznie później to zjawisko w Europie. W Polsce pierwsza właściwie ta uchwytna sytuacja, w
której widzimy użycie herbu, to są lata 20-13 wieku. Mamy tutaj na tych zdjęciach Kazimierza I, księcia opolskiego, który między latami 1222-1230 takiej pieczęci używał i widzimy go przedstawionego jako rycerza konnego z tarczą i na tej tarczy widać orła. I proszę Państwa, w XIII wieku książęta zaczynają, piastowscy zaczynają używać herbów. Pojawiają się pierwsze rody rycerskie, które również zaczynają używać herbów. Znacznie ta ich liczba znacznie się zwiększa w wieku XIV, ale proszę Państwa, tak do końca polskie rycerstwo heraldyczne się od XV wieku. Także dopiero właściwie w XV wieku całe rycerstwo polskie można uznać za sheraldyzowane, tak? Czyli za takie, które używa herbów. No bo proszę Państwa, to też zaczęło wszystko od tego, rycerz, co on robił, tak? Bo jeżeli był to ktoś, kto uczestniczył żywo w życiu w kulturze, no to on tam na pewno był otwierany. Jak siedział gdzieś w jakimś swoim grudku na bagnach i tam tego nosa z tego grudka nie wyściubiał, to po co mu tam ten herb był, tak? Do czego? Komu on go miał prezentować i w jakich okolicznościach? Więc oczywiście tutaj trzeba pamiętać, że to nie są zjawiska takie jednorazowe, tylko rozciągnięte w czasie i oczywiście mające swoją dynamikę w różnych częściach Europy. Tu warto może przypomnieć, że przecież po Unii Horodelskiej, proszę Państwa, do herbów polskich rodów zostali dopuszczeni bojarzy litewscy, tak? I te herby jakby przeniesiono na Litwę. Więc tutaj o tym warto. Proszę Państwa, narodziny herbu wpisywały się w zmiany społeczne, jakie zachodziły w Europie w XI-XII wieku. Wówczas budowano nowy porządek społeczny oparty na relacjach pomiędzy rozmaitymi grupami ludzkimi i jednostką, która była przypisana do jakiejś. W tym systemie struktur i zależności konieczna stała się zdolność precyzyjnego określenia własnego miejsca, jakie zajmowało się w hierarchii społecznej. Chodziło o to, żeby być przypisanym do jakiejś grupy, do jakiejś warstwy społecznej, ale też, żeby dać się rozpoznać i żeby rozpoznawać innych. W związku z czym, proszę Państwa, no, wytwarzały się takie całe systemy różnych emblematycznych sytuacji, które temu służyły. I oczywiście herby były jednym z nich, ale nie jedynym. Tak? Na przykład, proszę Państwa, stroje, na przykład symboliczne znaczenie różnych kolorów i tak dalej, i tak dalej. Mnóstwo było takich emblematycznych systemów. Pieczęcie bardzo rozwinęły się w XI, XII i potem w kolejnych wiekach. Właściwie każdy, kto miał jakąś dyspozycję, jakąś moc prawną, mniejszą lub większą, robił sobie pieczęć, dzięki której mógł tam zaznaczać swoją obecność na przykład na dokumentach, gdzieś tam świadkować albo przesyłać jakieś wiadomości na odległość i ta pieczęć jakby reprezentowała właśnie tego właściciela. To, proszę Państwa, co warto sobie uzmysłowić, to, że na początku herby były traktowane w sposób taki, byśmy powiedzieli, doraźny. Czyli na przykład ktoś, kto używał herbu, mógł porzucić swój znak, jakiś nowy znak sobie przyjąć na tarczę, za chwilę znowu zmienić jakiś znak. Nie było to jeszcze wszystko ustabilizowane. Dopiero z czasem przychodzi taki trend, że herb zaczyna się dziedziczyć, tak? Czyli zaczyna się go przekazywać kolejnym pokoleniom i herby stają się znakami rodzin, rodów, choć to też różnie wygląda w Europie, ponieważ na przykład w Europie Zachodniej w niektórych krajach był zwyczaj, że herb po ojcu dziedziczył tylko najstarszy syn,
A jak tych synów było więcej, to oni coś tam w tym swoim znaku musieli zmienić. Coś dodać, coś ująć z tego znaku, w każdym razie trochę go odmienić. W związku z czym na przykład, proszę Państwa, ta ilość herbów narastała w sposób lawinowy. U nas w Polsce z kolei trend był zupełnie odwrotny. Wszystkie dzieci, obojętnie czy płci męskiej, czy żeńskiej, dziedziczyły herb ojca. Czyli właśnie posługiwała się cała rodzina. W Polsce jeszcze wytworzył się taki zwyczaj, że znakiem posługiwały się nawet rodziny, które ze sobą nie były bezpośrednio pokrewnione. Czyli tworzyły się takie rody rycerskie. I wtedy ten herb był takim znakiem właśnie tych rodowców heraldycznych, tak? Nawet jeżeli oni nie byli ze sobą spokrewnieni, to czuli ze sobą pewną więź. Czasem było tak, że jakieś małe rody, mało liczące się rody rycerskie porzucały swój herb, dopisywały się do herbu jakiegoś możniejszego rodu, no po to, żeby właśnie jakoś lepiej odnaleźć się w tych strukturach społecznych. W każdym razie, proszę Państwa, ten proces niezdecydowania heraldycznego widzimy w różnych sytuacjach. Tutaj na tym zdjęciu, na tym slajdzie macie Państwo reprodukcję trzech pieczęci wielkopolskiego księcia Przemysła I, wiek XIII. On, proszę Państwa, na jednej pieczęci ma na tarczy pasy, na innej ma lilię, a jeszcze na innej widzimy lwa. Zmieniał sobie te herby. Tak? To jeszcze nie, w Polsce jeszcze w połowie XIII wieku nie było takiej stabilizacji, także nawet książę mógł sobie te herby zmieniać. I właśnie mówiłem o tym, że w Europie Zachodniej te herby lawinowo narastały, ale w Polsce, ponieważ trend był przeciwny, tych herbów wcale nie było, proszę Państwa, tak dużo. Nasi badacze liczą, że herbów, przynajmniej tych, które znamy z jakichś przekazów źródłowych, herbów rycerskich w średniowieczu, doliczono się ledwo 270. No, załóżmy, że jakiejś tam puli jeszcze nie znamy. Nie znamy, bo nie zachowały się przekazy źródłowe, no ale to mogło być ich, powiedzmy, no nawet jeśli byśmy przyjęli, że dwa razy tyle, no to 500 herbów, tak, rycerskich, a nie na przykład 50 tysięcy czy 500 tysięcy, tak? To nie takie ilości. Więc tu pewne zjawiska różnie wyglądały w różnych miejscach w Europie. Ogromna popularność herbów brała się, proszę Państwa, z tego, że pozwalały one właścicielowi, osobie, rodzinie, grupie, instytucji samookreślić się właśnie wobec zewnętrznego świata. Znakomicie go w tym świecie trwały. Tak? Jest właśnie przede wszystkim takim znakiem reprezentacji. Reprezentuje swojego właściciela. Obojętnie, czy tym właścicielem jest pojedynczy człowiek, rodzina, jakaś korporacja, ziemia, terytorium, państwo, bo te herby bardzo, bardzo różne podmioty mają, właśnie reprezentuje, doskonale reprezentuje ten podmiot. Zauważyć, że herby, czy może ta kariera herbów przez wieki brała się też z tego, że one łatwo dostosowywały się do pewnych wymogów społecznych, do pewnych wymogów historycznych. Proszę Państwa, średniowiecze kończą się rycerze z tarczami herbowymi na polu walki. Oczywiście jeszcze są turnieje, jeszcze są różnego rodzaju uroczystości, ale właściwie szlachcic stając na polu walki już herbu nie eksponuje, bo on go już eksponować nie potrzebuje. Warunki pola walki się zmieniają, ale herb ciągle trwa. Bo herb był traktowany jako właściwie jako reprezentacja szlachcica,
jako właściwie jego znak, który traktowany był bardzo szeroko. Bo proszę Państwa, warto zauważyć, jakie pola też heraldyka zajmowała. Ona nie tylko jakby reprezentowała bezpośrednio osobę poprzez tarczę, którą on trzymał, poprzez pieczęć, którą miał tam przy swoim pasie, ale także pojawiała się na pewnych przedmiotach, na pewnych obiektach, które były związane z danymi osobami, z danymi korporacjami, z tym właścicielem heraldycznym. I ona, proszę Państwa, i znakował też przestrzeń, znakował obiekty, znakował pewne sytuacje. Pełnił bardzo, bardzo różne funkcje. Musiał być umowny obraz szlachcica i w prezentacyjnych miejscach, na przykład na siedzibach. To widzimy jeszcze w XX wieku się dzieje. Tak? Na pałacach, na siedzibach, na dworach pojawiają się nad wejściami, najczęściej w takim wyeksponowanym miejscu pojawiają się wyobrażenia heraldyczne. Ale one, proszę Państwa, pojawiały się także w stacjach zamkowych, one pojawiały się w malowidłach, pojawiały się nad wejściami w różnych prezentacyjnych miejscach. Tych siedzib rycerskich, ale także innych siedzib, na przykład to dziś, wędrując po mieście, można zobaczyć miejskie, tak? Czy to było takie oznaczenie, że ten budynek to jest budynek miejski, czy to jest jakaś instytucja miejska, tak? To było takie oznaczenie za pomocą One pojawiały się na przykład w witrażach okiennych w tych siedzibach, na meblach. Widzicie Państwo tu jakieś fotele, jakieś skrzynie, stoły, krzesła. To są miejsca, które są obiekty, które były często właśnie takimi herbami znakowane. To są, proszę Państwa, piecowe, tak? Piece budowane w siedzibach bardzo często z wykorzystaniem właśnie takich kafli heraldycznych. To są, proszę Państwa, wszelkiego rodzaju doby, tak? Tych reprezentacyjnych pomieszczeń, a więc na przykład jakieś tapicerie, które rozwieszano i które świadczyły i obiektywnie dorze siedziby i jej właściciela. Tutaj mamy taką piękną tapiserię jednego z kanclerzy polskich. Zobaczcie Państwo, nad tym korona szlachecka, czyli takie postacie, które trzymają jeszcze dodatkowo elementy wskazujące na to, że mamy tutaj do czynienia z kanclerzem, bo jeden z nich trzyma pieczęć, drugi trzyma dokument z pieczęciami. Więc to, proszę Państwa, wszystko w tej ikonosferze było dobrze przemyślane. Oczywiście te tapicerie, te Państwo pewnie znacie lepiej, bo to są nasze wawelskie arrasy, na których też się pojawiają herby polskie, litewskie, czy na przykład tak jak tutaj na tej tapicerii z satyrami pojawia się Zygmunta Augusta S.A., tak, ale w tarczę herbową. To są, proszę Państwa, no na przykład właśnie te łyżki, tak, które znaczono i to się tam pojawia w czasach, czasem późno-średniowiecznych, czasem nowożytnych, ale to trwa właściwie do XX wieku. Tak. To są takie zjawiska długiego trwania. To jest, proszę Państwa, puchary ozdobne, które gazetowano herbami właściciela. To jest, proszę Państwa, porcelana, która oczywiście była przedmiotem wielkiego pożądania w XVIII wieku i później. Tak? Kiedy zamawiano sobie serwisy, kazano sobie malować. Ale to, proszę Państwa,
też przestrzeń sakralna, przestrzeń kościelna. Gdy wznoszono kościoły, zbudowano tablice. Bardzo podoba się widzicie Państwo tutaj klęczącego Kazimierza Wielkiego z tym modelem świątyni, którą on funduje, ale tutaj przed nim tarcza. Tam widzimy biskupa Leśnickiego podprowadzanego przez świętego, ale zanim tarcza Oleśnickiego, żeby było wiadomo, kto fundował i jakiego herbu był właściciel. To na przykład mogą być Państwa ławy kolatorskie, tak? Bo ten szlachcic, który tam fundował kościół, no to miał tą swoją ławę w tym kościele, w której nikt inny nie miał. Tą ławę dokonał fundacji. To są płyty. Są płyty nagrobne i wieczne jeszcze to w wieku, na którym możemy spotkać. To akurat jakieś epitafia, jakieś właśnie płyty nagrobne. To wszystko projektując uwzględniano również, bo to był bardzo, bardzo ważny, no tu już jakiś bardziej współczesny, pewnie XIX-wieczny, a może z początku XX wieku jakiś nagrobek, na którym też widzimy herb. Ale to są, proszę Państwa, też na przykład obrazy, tak? Sakralne, religijne, które fundowane były do kościołów. I zobaczcie Państwo, oprócz motywu religijnego, oprócz tej sceny religijnej, która tam się pojawia, zwykle gdzieś tam w dole, jeśli był fundator, to kazał się odmalować i wraz ze swoim herbem, żeby tak na wieki wieków każdy wiedział, co za jeden tutaj taki ołtarz fundował, tak? To są, proszę Państwa, w Polsce na przykład płyty trumienne, cały bardzo związany z kulturą sarmacką, gdzie w tych uroczystościach pogrzebowych wykonano wizerunek zmarłego, polowany na blaszę, tej tak, takiej zwykle sześciokątnej. Ale, proszę Państwa, tej blasze portretowej albo to herb, albo towarzyszyły inne blachy, na których był cały zestaw czasami herbów. Dlaczego zestaw, to o tym zaraz jeszcze powiem. To oczywiście, proszę Państwa, wszelkiego rodzaju obiekty ruchome fundowane do kościoła, kielichy, monstrancje, tak, na stopach których możemy zobaczyć wygrawerowane herby fundatorów. To, proszę Państwa, krzesznice. W średniowieczu w Polsce mnóstwo było, proszę Państwa, kamiennych chrzcielni. Do dziś zachowało się ich tam jakieś pod dwie setki, na których, proszę Państwa, pojawiają się herby. I to czasami całe zespoły herbów. Więc herb nie był tylko obecny w siedzibie rycerskiej, tak, czy szlacheckiej, ale także w siedzibach, także w budowlach kościelnych. Ale, proszę Państwa, herb w czasach nowożytnych mógł na przykład oświadczać horyzonty intelektualne swoich właścicieli. Umieszczane były herby na przykład na ścianach uniwersytetów. Wiemy, że Polacy jeździli do Włoch w czasach nowożytnych, tam pobierali nauki na uniwersytetach, na przykład w Padwie, i w tych budynkach uniwersyteckich do dziś, proszę Państwa, zachowały się wizerunki studiujących tam, heraldyczne wizerunki, w tym wizerunki herbów polskich. Także w księgach tych uniwersyteckich, gdzie tam się wpisywali ci nasi studenci, tak? A wiemy, że przecież taka podróż szlachecka była w czasach nowożytnych no, pewnym
pewnym sposobem, tak, na uzyskanie takiej szerszej wiedzy i otarcie się o szeroki świat, więc tam ci nasi młodzi szlachcice czy magnaci jeździli po tych uniwersytetach, się tam ocierali, trochę studiowali, swoje pamiątki pozostawiali, w księgach się wpisywali. Ale to, proszę Państwa, także super ex librisy czy ex librisy, które są znakami własnościowymi w książkach. No to poświadczało pewien poziom intelektualny właściciela, tak? Super ex librisy, czyli te takie, byśmy powiedzieli, stemple wyduszane na okładkach, najczęściej skórzanych, często złocone, miały właśnie charakter heraldyczny, czyli pokazywały herb właściciela. Czasem jeszcze to wszystko, czy jakimiś syglami, które odnosiły się do imienia, nazwiska i jakiejś pełnionej funkcji, czy jakąś inną inskrypcją. Ale to też, proszę Państwa, coś, co trwa później, bo kiedy w XIX, XX wieku już, powiedzmy, takich super librisów nie stosuje się na taką skalę jak wcześniej, a wydawcy zaczynają wydawać książki z różnymi ładnymi okładkami, to bardzo często na tych okładkach też pojawiają się motywy heraldyczne. Oczywiście odnosząc je zwykle do treści. Tutaj mamy takie dzieje Polski z początku wieku XX, na którym widzimy herb Poznania, Krakowa i Warszawy. Ale to są, proszę Państwa, właśnie super ex librisy, które pojawiają się w księgach. Właściwie super ex libris stosowany jest przez bibliofilów do dziś. Choć może już nie tak, nie są to super ex librisy w większości herbowe, bo też i znaczenie herbu takiego rodowego nie jest w Polsce takie, jak było kilkaset lat temu. Ale to też, proszę Państwa, jeśli jesteśmy przy księgach, no to oczywiście proszę pamiętać, że drukowano te księgi od czasów nowożytnych, ale księga to nie tylko tekst, to też strona ilustracyjna. A w tej stronie ilustracyjnej bardzo często pojawiają się herby. Na przykład zobaczcie Państwo drukowane przywileje i konstytucje sejmowe i herb Rzeczpospolitej. W tej mniejszej tarczy herb szwedzki, a w tej najmniejszej sercowej herb Wazów, bo to konstytucje sejmowe z czasów wazowskich. I oczywiście, proszę Państwa, trzeba powiedzieć sobie jeszcze, że to pojawianie się herbów w księgach ma swoje głębokie korzenie średniowieczne. Już w średniowieczu, kiedy te herby gwałtownie się rozwijają, kiedy tych herbów przybywa, pojawiają się, proszę Państwa, specjalni urzędnicy na dworach książęcych, królewskich, heroldowie, którzy między innymi mają mieć dobre rozeznanie właśnie w tych znakach, których pełno jest naokoło. I oni, proszę Państwa, przygotowują sobie takie role herbowe albo herbarze, w których wrysowują, wpisują różne herby, albo z jakiegoś terenu, albo przy okazji jakichś uroczystości, turniejów, które się odbywały. To różny charakter mają te role herbowe, ale w każdym razie dzięki tym zachowanym herbarzom wiemy, jak wyglądały te herby, bardzo często jak wyglądały te herby rycerskie. Proszę zobaczyć, albo wrysowywano po prostu po kilka na stronie i je podpisywano. Czasami troszkę dłuższy był ten tekst, a czasami po prostu tylko rysunki, które pokazywały właśnie odmiany tych herbów. Zobaczcie Państwo, motyw właściwie ten sam, ale różna kolorystyka, różne zestawienia barwne, to różne herby. To różne herby. I oczywiście tych herbarzy mamy całe mnóstwo. Co ciekawe, proszę Państwa, w Polsce w średniowieczu powstały klejnoty przypisywane Janowi Długoszowi, ale to był herbarz specjalny, bo opisowy, bez wizerunku. Przypisywany, bo nie wszyscy
badacze że Długosz był jego autorem. W Polsce, proszę Państwa, jednym herbem posługiwało się wiele rodzin, czasem kilkanaście, czasem kilkadziesiąt, tworząc takie rodziny herbowe, więc te, które powstawały w Polsce Nowożytnej, Bartosza Papackiego, Szymona Okopskiego, czy na przykład w XVIII wieku Kaspra Niesieckiego, były ale tam ten element heraldyczny bardzo mocno połączony z elementem genealogicznym, czyli po prostu przedstawiano herb i opisywano wszystkie rodziny, jakie tego herbu zażywają, tak, kto się tam tym herbem posługuje. Proszę Państwa, w czasach nowożytnych, jeszcze właściwie do początku XX wieku, znajomość heraldyki i znajomość genealogii była niezwykle istotna. Tak? To było coś, co wyróżniało człowieka takiego bywałego i społecznie świadomego. Tak? Trzeba było znać swoich sąsiadów, trzeba było wiedzieć, kim oni są, gdzie kto mieszka, kto z jakiego rodu pochodzi, kto ma jakie tam koneksje rodowe, kto jest z jakiego herbu. To była taka wiedza, byśmy powiedzieli, bardzo praktyczna i doskonale wówczas uprawiana. Dziś oczywiście już jakby niepotrzebna, czy no, ta potrzeba nie jest taka, jak była. Dziś ta heraldyka ma trochę inny naukowy wymiar. Ale proszę Państwa, o tu jeszcze przykłady takich herbarzy średniowiecznych, nowożytnych. Ale proszę Państwa, jeśli mówiliśmy o księgach, to warto też powiedzieć, że heraldyka, czy herby na tym literacie, to nie tylko chyba, ale to, proszę Państwa, różnego rodzaju inne utwory, które są bardzo mocno związane. Otóż, proszę Państwa, do takich utworów należały legendy herbowe. Ci, którzy używali jakichś herbów, oczywiście mówimy tutaj zwykle o tym kręgu szlacheckim, snuli pewne opowieści albo zlecali napisanie takich opowieści o tym, skąd się wziął, jakie były początki herbu, którego używa. I proszę Państwa, oczywiście te opowieści z punktu widzenia takiej faktografii historycznej są no, dziwne, zupełnie nieprawdziwe. Bardzo długo historycy w ogóle nie zwracali uwagi. Dziś patrzymy z dużym potencjałem, dlatego że być może one nie przyjmują faktów historycznych, ale pokazują nam sposób myślenia ludzi, wokół których, w kręgu których te legendy powstawały. Ale legendy, proszę Państwa, w Polsce to były na przykład legendy, które potrafiły wywieźć początki kręgu ze starożytnego Rzymu, albo na przykład tam od jakiegoś Mieszka II, albo od Bolesława Chrobrego, że tam jakiś nasz przodek gdzieś tam w jakiejś bitwie za czasów Bolesława Chrobrego, tam jego koń został ranny, przewrócił się, przygniótł tego rycerza, ale ten rycerz był, proszę Państwa, tak odważny, że wziął jeszcze to strzemię końskie i tam się tym strzemieniem opętał od bogów. No i oczywiście książę, czy król, jak zobaczył taki przejaw odwagi, no to nadał mu to strzemię i od tego ten herb się tam pojawia. Oczywiście fikcyjne różne opowieści, ale niezwykle ciekawe kulturowo. Innym takim przejawem literackim są schematy. To są takie utwory obrazowo-słowne. Tutaj Państwo macie właśnie taki schemat przykładowy, albo taki. I to były takie utwory, które się pojawiły w Polsce i były uprawiane w wieku XVI, XVII, jeszcze na początku XIX wieku nawet się zdarzają.
I to były takie utwory składające się z trzech elementów. Tego nagłówka, który Państwo widzicie, jaśnie wielmożnych obojga domów klejnot, tak? Albo powiedzmy narodowity klejnot jaśnie wielmożnego domu Leski. No albo na prześwietny klejnot jaśnie wielmożnego domu Wilkońskich i Skaławskich. Tak? I to był ten, to było to hasło wywoławcze. Potem pojawiał się wizerunek herbu, tak? Robiony techniką drzewolitu albo miedziorytu, a potem pojawiał się wiersz na ten herb. Czyli wiersz, który odnosił się do tych właścicieli, do elementów heraldycznych, elementów. I proszę Państwa, takie stemmaty, takie wiersze na herby, jakbyśmy mogli powiedzieć, pisali nawet najwybitniejsi nasi pisarze. Jan Kochanowski, Mikołaj Szarzyński, Wacław Potocki. Proszę Państwa, i tacy, ale też te stematy były taką twórczością często rodzinną. Czyli na przykład siostra wychodziła za mąż, no to brat tam układał jakiś taki wiersz, klecił tam częstochowski rytm i to wszystko ubogacało tą uroczystość na przykład zaślubin. I widzicie Państwo tutaj przy okazji takich zaślubin, no pokazywano właśnie te herby w takim połączeniu, tak? Czyli dzielono tarczę na pół i w jednej herb tam pana młodego, w drugiej części herb panny młodej. I takie stematy pojawiały się z reguły z jakichś okazji właśnie, śluby, pogrzeby, ale czasami w podziękowaniu na przykład dla mecenasa, który uruchomił fundusze na przykład na wydrukowanie książki. Tak? Tak, to mu się dziękowało mu się w tej książce na początku, właśnie umieszczając taki. Cóż jeszcze, proszę Państwa, trzeba powiedzieć, że herby oczywiście komunikują, nie tylko reprezentują, ale komunikują bardzo, bardzo różne i bardzo istotne kwestie. Pełniły bardzo, bardzo określone i bardzo zmienne funkcje. I te badanie tych funkcji jest rzeczą niezwykle, niezwykle ciekawą. Ale też, proszę Państwa, o czym już wspominaliśmy przy okazji tego, jakie były poglądy na początki herbów, że to tam może Noe, czy Adam, czy jakiś tam Karol Wielki wymyślili te herby, to w czasach, proszę Państwa, nowożytnych, herby przydawano także osobom z tych czasów przedheraldycznych, uważając, że one też używają. Tam ten moment, kiedy te herby się pojawiły, zatarł się w pamięci. I tutaj mamy taki przykład z miniatura samostrzelnika przedstawiająca świętego Wojciecha. I proszę Państwa, widzimy tam u jego stóp herb Polaj, tak? Bo właśnie w XV wieku uznano, że święty Wojciech pochodził z rodu Poraju i zaczęto pokazywać go w ikonografii właśnie bardzo często z herbem Poraj. Ale proszę Państwa, na przykład herb przypisywano też królowi. Różne wersje tutaj Państwo macie, to są wszystko herby Chrystusa. Zobaczcie, one mają nad tarczą hełm, mają labry, oczywiście specyficzne mają ten klejnot, tak? Wszystko tutaj jest stosowane, także heraldyka była bardzo elastyczna, mogła obsłużyć różne sytuacje. Zwłaszcza, proszę Państwa, jeżeli pojawiają się zestawy herbów, tak? Czyli pojawiały się takie zespoły herbów, obok siebie kilka różnych znaków, to każdy, kogo się odnosi, ale sekwencja tych znaków, to proszę Państwa mogły być treści bardzo polityczne, genealogiczne, ale na przykład historyczne. Tutaj bardzo duża dowolność i w zależności od tego, jak tam sobie właściciel zażyczył, czy ten, jaki koncept miał ten, który takie coś tworzył. Tu widzicie Państwo pieczęć Jagiełły, Władysława Jagiełły.
z herbem Polski, Litwy i z herbami ziemskimi, najważniejszymi herbami ziemskimi. I ten łańcuszek, to kółko tych herbów pokazywało, że ten władca Polski, Litwy i tych najważniejszych ziem, które wchodzą w skład tych dwóch podmiotów politycznych. Takie herby złożone mogły być, to mógł być albo zespół herbów, dzielono na kilka pól i w poszczególnych umieszczano różne znaki herbowe. Czytanie tych znaków w odpowiedniej kolejności, bo to ma swoją kolejność, dawało pewien dodatkowy przepis. Tu, proszę Państwa, o, tu mamy na przykład taki drzeworyt, który z początku XVI wieku jakby ten świat Rzeczpospolitej. W środku na tronie, nad nim herb Orzeł Biały i Pogoń Litewska, czyli herb Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, a naokoło łańcuch herbów ziemskich, tak? Czyli te ziemie tworzą to królestwo i to księstwo. Proszę Państwa, bardzo często chodzimy gdzieś do kościołów i widzimy płyty nagrobne, nagrobki, epitafia poświęcone jakiejś osobie, ale nagle przy bliższym oglądzie okazuje się, że tam nie ma jednego herbu. No, na przykład cztery herby, tak? O co tutaj w tym wszystkim chodzi? Po co cztery herby, skoro człowiek posługiwał się tylko jednym herbem? Otóż właśnie, proszę Państwa, to jest przykład takiej narracji heraldycznej, takiej opowieści heraldycznej, przekazanie za pomocą herbów dodatkowych treści. Jak to się, proszę Państwa, działo? No, tu oczywiście moglibyśmy wiele o tym mówić, ale przykładowo sobie zobaczmy. Na takich płytach nagrobnych przedstawiano na przykład cztery herby lub jedną tarczę podzieloną na cztery pola z czterema herbami. I cóż to, proszę Państwa, znaczyło? Jeżeli rozpiszemy te herby, to okazuje się, że tak. Pierwszy z nich był herbem właściciela, tego przedstawionego na płycie. Jednocześnie był to herb jego ojca, bo herb się dziedziczyło po ojcu. Jeżeli herb ojca, to również dziadka ze strony ojca. Drugi herb to był herb matki. Pokazywało się herb matki, to jednocześnie był to herb jej ojca, tak? Czyli dziadka macierzystego. I wystarczyło jeszcze pokazać herb babki ojczystej i babki macierzystej, żeby za pomocą herbu przekazać informację, że wszyscy moi dziadkowie należeli do stanu szlacheckiego. Wszyscy wywodzili się z rodów szlacheckich, wszyscy używali herbu. I to doskonale wówczas czytano. Dla nas to może być czasami nie do końca czytelne, ale to był komunikat kierowany. Mamy. W Polsce pojawił się profesor nagany, czyli ktoś komuś mógł zarzucić, że nie jest szlachcicem. Jak wygrał proces, to tam kładł rękę na jego dobrach, między innymi. Więc, żeby się zabezpieczyć, to w takich manifestacyjnych sytuacjach od razu pokazywano, że oto ja tutaj pochodzę i moja rodzina pochodzi ze szlachty i to ze wszystkich kierunków, tak? Że wszyscy moi dziadkowie są pochodzenia szlacheckiego. Takich płyt znajdziecie Państwo sporo w naszej katedrze. Wystarczy się przejść i popatrzeć w narożnikach albo gdzieś z boku na bordiurze takie herby będą się pojawiały. O tu przykład płyty Andrzeja Zbnina, który ma taką u stóp, taką tarczę właśnie podzieloną na cztery części i cztery różne herby się tam znajdują. Ale proszę Państwa, jak będziecie na przykład na Śląsku i będziecie oglądali wiele zachowanych renesansowych czy barokowych płyt nagrobnych śląskich, to tam zobaczycie, że nie tylko cztery herby. Na Śląsku często pokazywano osiem tych herbów, czyli jeszcze pokolenie wyżej, a nawet 16, czyli jeszcze kolejne pokolenie wyżej, po to, żeby tutaj nikt nie miał żadnych wątpliwości, jakie jest pochodzenie danego deliktu. I teraz, proszę Państwa, możemy powiedzieć, że herb właśnie pojawia się, no,
tej kulturze europejskiej, tej kulturze zachodnioeuropejskiej od czasów swojego powstania właściwie wszędzie, zasiedla wszystko, co może. Tak? Możemy powiedzieć, że od budowli po guziki. Od budowli po guziki, bo oczywiście tutaj przykład, proszę Państwa, Kolegium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie z pięknym zestawem herbów na frontonie. To oczywiście, proszę Państwa, pieczęcie herbowe, różnorakie różnych podmiotów, na których herby się pojawiają. To na przykład insygnia, różnego rodzaju insygnia władzy, na których też się herby pojawiają. To jedno z bereł dziś uniwersyteckich, jagiellońskich z XV wieku. Widzicie Państwo tam na dole i z boku są jeszcze kolejne tarcze herbowe. To są oczywiście, proszę Państwa, monety, na których powszechnie herby umieszczano. To są, proszę Państwa, medale, na których również mamy mnóstwo herbów. I co ciekawe, proszę Państwa, tu zwrócę uwagę tylko na się w okresie baroku, kiedy tam liczył się koncept. Nie tylko, proszę Państwa, wykorzystywano herby w takim, byśmy powiedzieli, w tak dosłownym wyobrażeniu, ale także budowano pewne kompozycje w oparciu o same godła herbowe, czyli dawano sobie spokój na przykład z tarczą herbową, a wykorzystywano to, co w tej tarczy jest. I tutaj widzicie Państwo na przykład taki medal związany z obroną Wiednia, kiedy ten półksiężyc muzułmański rozrywany jest na dwie części przez dwa orły. Jeden ma na głowie koronę carską, czyli jest to orzeł cesarski, a drugi ma koronę królewską, bo to nasz orzeł biały. Więc takie kompozycje również się pojawiają. Proszę Państwa, broń i uzbrojenie, tak? To też miejsce, gdzie pojawiały się herby. No i jak powiedziałem, od budowli do guzika, tak? Mamy, proszę Państwa, guziki i wojskowe, na których pojawią się, czy jakieś urzędowe, na których pojawią się herby, ale także, proszę Państwa, wiek XVIII czy XIX przynosił sytuacje, w których służba pałacowa była uniformowana przez właściciela. Tak, szyto im tam odpowiednie takie, byśmy powiedzieli, mundurki i zamawiano guziki, na których był herb właściciela. Więc i takie funkcje herby pełniły. I cóż, proszę Państwa, no można powiedzieć, że herb przez setki lat był obecny, jest ciągle jeszcze obecny w kulturze Zachodu, jest jej integralnym, powszechnie rozpoznawalnym, wizualnym składnikiem. Ale trzeba powiedzieć, że właściwie przyglądając się obecnej sytuacji, zauważamy kryzys i no, niechybnie schyłkową chyba fazę istnienia heraldyki, przynajmniej w takim szerokim społecznym rozumieniu. Jeśli spojrzymy na Polskę, no to właściwie heraldyka ogranicza się do herbu państwowego i do herbów terytorialnych, samorządowych w tej chwili, ale te herby samorządowe też różnie bywają wykorzystane przez samorządowców, też różnie ludzie identyfikują się z tymi herbami. No jest tutaj cały szereg różnych zjawisk, które bardzo źle wróżą heraldyce i na pewno pokazują pewien schyłek kultury, tej tradycyjnej kultury zachodniej. No gdzieś, proszę Państwa, jeszcze na przykład w mieście ten herb na taksówkach czy na tramwajach możemy zobaczyć. Jeszcze herb Rzeczpospolitej pojawia się na przykład na koszulkach sportowców, ale już też wiemy, bo były przecież kilka lat temu takie sytuacje, że herb wycofano na rzecz pewnego logo, tak, który miał tam na koszulkach być. Bo proszę Państwa, właśnie to jest ten konkurent heraldyki, wszechobecne w tej chwili logo, które właściwie jest wszędzie, które wciska się wszędzie.
I oczywiście taki znak ma prawo bytu, ale warto też, proszę Państwa, zdawać sobie sprawę z tego, że jest to znak o charakterze handlowym, jest to znak komercyjny, natomiast herb jest takim znakiem, który niesie często ze sobą ładunek historyczny, pewien ładunek tradycji i warto się zastanowić. Czy należy zmieniać i tych herbów się pozbywać na rzecz właśnie takich znaków? No, to proszę Państwa, pewnie widzieliście ostatnio. Poznań próbował takie logo wprowadzić. Na szczęście władze Poznania słusznie wycofały się z tego pomysłu. Mamy piękny, wspaniały herb miasta Poznania, bogaty w treści i herb, który swoimi korzeniami sięga do wieku XIV, więc warto mieć tego świadomość, ale też, proszę Państwa, no, pamiętajmy, że mieszkańcy miast się wymieniają, przyjeżdżają nowi ludzie, zamieszkują w mieście. Często nie mają świadomości, często nie identyfikują się z tym znakiem, więc jest tutaj cały szereg takich nowoczesnych zagrożeń, które heraldyce nie służą. Ale też, proszę Państwa, o elastyczności herbu, na koniec może jeszcze bym powiedział, o elastyczności herbu świadczy to, że jak się obserwuje funkcje, jakie herby pełnią, to widać, że one, że pojawiają się różne nowe funkcje, których na przykład wcześniej, we wcześniejszych wiekach nie było. Otóż, proszę Państwa, sam badając takie rzeczy, zwróciłem uwagę na przykład na to, że herb miast, w tym wypadku herb Poznania, w koniec wieku XIX, na początku wieku XX, zaczął pełnić w niektórych sytuacjach formę takiego okolicznika miejsca, byśmy powiedzieli, czyli jest znakiem, który nie tyle reprezentuje władze miejskie, ile ma pokazać, że coś jest w tym mieście. Takie geograficzne zakotwiczenie. I to, proszę Państwa, zobaczcie, to są drzwi do rektoratu Uniwersytetu Poznańskiego. Mamy tutaj to godło UAM-u i mamy herb miasta. Dlaczego? Przecież uniwersytet nie jest uniwersytetem miejskim. On nie jest finansowany przez miasto. Tylko tyle, że on jest w mieście. Więc położenie tego herbu tutaj na tych drzwiach wejściowych, byśmy powiedzieli głównych drzwiach uniwersytetu, ma właśnie taki charakter okolicznika miejsca. Tak? Pokazuje, że ten uniwersytet to jest poznański uniwersytet, czyli tutaj w Poznaniu właśnie on się lokuje. No cóż, proszę Państwa, to może tyle, bo żebym Państwa nie wyczerpał i nie zagadał, bo tak pewnie mógłbym tutaj jeszcze gadać, gadać i gadać. Dziękuję Państwu.